Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a was moi drodzy zapraszam do kolejnego odcinka z symulatora złodzieja w drugiej odsłonie, ale kurczę ładne niebo się czerwone zrobiło, miodzio. Dzisiaj chcielibyśmy dorobić doświadczenia, by nauczyć się elektroniki poziom drugi. Dużo nam chyba tamtego nie brakowało, także może to zaraz ogarniemy w jakikolwiek sposób. Bo gdzieś chciałem jechać, tylko co ja chciałem ogarnąć? To już jest dobre pytanie. 1000, poziom 3, 115 i Rokes z miejsca 115, a chodźmy do 111. To jest podobna sytuacja, też XP z 1000, a czy 100, to pojedziemy do 111. A czy mamy coś tu do ogarnięcia przy okazji? Tak, przy okazji mamy zniszczyć pralkę, spoko. Dobrze, niech i tak będzie. A przy okazji pójdziemy do sklepu, oddamy co nieco. Zobaczcie sobie na mapkę, nie? Taka ciekawostka, te dwa samochody niby stoją obok siebie, a prawda jest taka, że ten drugi samochód stoi tam za ogrodzeniem, nie? Dobrze, ale śmigamy, nie ma czasu na głupoty. Idziemy sprzedać ten towar. I to ten towar. Okej. Dobrze nas wyrzuciło, blisko kolegi. Ładny samochód, da się. Chciałem zrobić biskopu, no ale chyba się nie da. No tak, popsuliśmy bankomat ostatnio. No tak bywa. A bardzo dobrze, dziękuję. Będzie jeszcze lepiej, jak ode mnie to kupisz. Świetnie, marka panie. I śmigamy do 111, który jest gdzie? No, dość blisko. Co ty teraz zrobiłeś, kolego? Co to miało znaczyć? Odpal silnik. Czekajcie. Nie, nie da się. Faktycznie. A, szkoda. Ups. Nawet zostało w niecyjnej karoserii. No szkoda samochodu, nie? Ale skupmy się na tym, co mamy do zrobienia. Nie tutaj jadę, znowu źle jadę. Tutaj, kolego. Otóż to. A, to jest ten dom. No dobra. Ten Audikio jest taki mocno podejrzany, nie? On zawsze powoli wszędzie jeździ. Nie wiem, czy on obserwuje te domy, czy co? Konkurencję mi robi? Jeśli tak, to ja go znajdę, nie? Ty, kolego, ja cię znajdę, gdzie ty mieszkasz. I zabiorę ten samochód, nie będziesz mi konkurencji robić. Chodźmy do 111. Mamy kogoś, kto śpi, a później wstaje. No, sprawa oczywista, nie? Jak śpi, to kiedyś musi wstać. Także warto byłoby iść spać do, powiedzmy, drugiej w nocy. Wtedy zaczniemy poszukiwania. Okej. Okay. Stary telefon z miejsca 111. Okej, okay. No to wyśpimy się trochę. W końcu po coś ten parking tutaj jest, nie? Świetnie. Gotowy, kolega. Nie wiem, czy oni mają. Czy oni mają kamery? Sprawdźmy, tutaj nie ma, przynajmniej nie wygląda. Tu jest lampa, nie kamera. Mają garaż, czyli możemy z niego skorzystać. Tu jest kamera, o właśnie. Była sobie kamerka. Chyba to jest ta jedna. No, cześć kolego, patrzcie jaki przystojniak. Siema chłopie, cześć. Cześć kolego. Dobrze, idziemy.
cichu. Stary telefon musimy znaleźć. Okej. Okay. My chyba już kiedyś tędy wchodzili, coś mi się kojarzy. Okej. Okay. To było dobre. Gdzie on w ogóle idzie? Ty nie idziesz spać tak swoją drogą? Idziesz o czwartej, nie? I co gorsza, ten jeden ma broń. A tu co to wygląda? No chłopie, wejdź no. Świetnie, dziękuję. Okej. Okay. No to czego my szukamy? Szukamy starego telefonu. Tu zaraz przyjdziemy. Mamy czas, ile mamy czasu jeszcze? 20 minut. Dawaj. VR? Oko, biorę. Jest i telefon. Brawo, ty. Dobrze, on zaraz tu będzie szedł, bo będzie szedł do sypialni, to my się na chwilę wyewakuujemy stąd. Poczekam, aż kolega przejdzie. Zamknij okno. Dziękuję. No idź na szybciej. Świetnie. Ja bym chciał, kolego, twój samochód pożyczyć. Rolety okienne niekoniecznie mnie interesują. Elektronika, kamery. No, dobra, sprawy mnie to nie interesuje, ale możemy się zabawić. Cyk. Cyk, rozbrojony. No to powinno być doświadczenie dodatkowe, nie? Nie masz samochodu. Aż ty, mendo jedna. No to ci pobiorę parę rzeczy. O, to potrzebujemy nawet. Kasę, to chętnie. A chciałem sobie samochód pożyczyć od niego, nie? Pobawimy się hakowaniem jeszcze raz. To jest to. To jesteś ty, kolego. I zielony jest tylko jeden. Fajnie, tylko... To jest tylko pięknie, fajnie, tylko samochodu nie ma. Ale ja sobie już przygotuję wejście do ucieczki. Bo nie wiem, czy oni usłyszą, jak będę tą pralkę rozwalać. Zostaw otwarte. Będzie mi łatwiej w każdym razie. Co, łom w dłoń? To nie jest łom, kolego. To też nie. To też nie. Zamknij drzwi. To też nie. O, jaki ładny, nie? Jest cisza. Bardzo ładnie. Mamy trochę czasu jeszcze. Tak, tak. Śpij tam sobie spokojnie. Niczym się nie przejmuj. Co tu ciekawego jeszcze wy macie, co? No, obrazu póki co to my już chyba nie chcemy. Sobie wezmę, czemu nie? Nie chcę do szafek zaglądać, bo masz tyle czasu. Szukam czegoś, co ma sporo doświadczenia, nie? Woofer, GameCube, wzmacniacz, odbiornik. Możemy skorzystać jeszcze z tego, nie? Cyk. I pozbierać więcej rzeczy. Wino. Co to jest? Okej. Oko. Bez pilota nie ma oglądania, panowie. Jeszcze się zmieści. Pięknie. No to, co tu ciekawego macie? Łazienkę. Okej. Dobrze, smykamy. Smykamy, bo za chwilę się będą budzić. My byśmy chcieli być daleko w tym momencie, nie? Cyk. Co tu ciekawego macie? O! Tak, pozostawione same sobie? To się nie godzi. Okej. Okay. Było i nie ma. Jedziemy do lombardu sprzedać co się da i do domu.
param, pam, 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 pam. Mnie tam w ogóle nie było, kolega mnie nie widział, tylko ci się wydaje. Świetnie. Drzwi zamknij, kolego. No. Merry freaking Christmas! Jakieś wino mam, tylko nie wiem, czy akurat te. Mi się wydawało, że mam wino. Nie widzę. W każdym razie, garnek, uchwyt, czajnik, dekoracje, subwoofer, pilot, dekoracje, odbiornik, konsola, konsola. Szachownica zostaje. Whisky tam było akurat, ok. Wzmacniacz audio, słuchawki no name. I dysk rolka, szkielet. To zostaje z nami. Bardzo ładnie. Idziemy do domu. Tak. Do domu zwrócimy tą szachownicę. I uczymy się nowej umiejętności. Ten samochód też tak potrafi. Okej. Cyk. No dobrze, no to jak misja chce, to tak. Aha, jeszcze jedna rzecz. Mamy do odbioru misję, nie? Dziękuję. A teraz, moi drodzy, uczymy się elektroniki poziom drugi. To o to chodzi, nie? Tak. Żeby się nie pomylić czasem. I co? Kup laptopa do hakowania. Gdzie kolega tutaj jest? 10,5 tysiąca. Akurat mamy duszę przy sobie, nie? Spoko. You need to go to 202 and steal the bank construction plan. The guy works at the bank, so he should have it all. You'll need the laptop to get onto the property. They're pretty well protected. Use the hacking laptop to hack the front gate security panel. Otherwise, you won't get in. Be careful. Bring a baton for guards, just in case. Okej. Tylko z ciekawości zobaczymy, czy ja tu mam coś do 200? Nie, 115 i ukradnij przedmioty. Wiecie co? To na łatwo wpadnie, nie? Znaczy... Nie chcę tego brać. To są w sumie rzeczy, które są nieskończone. To się będzie pojawiało za każdym razem. Czy tu mamy coś z 202 do zrobienia? Nie, 205. Tak. Podłóż spostrzeżenie paczkę. Ok, czyli mamy dwie rzeczy do ogarnięcia. Spoko. To miło. To lecimy. Tylko nie wiem, czy czasem nie odłożyć. Po co? Jedziemy, tak jest. 202, tak? Ale zanim 202, widzicie to co ja? Ja widzę łopatę. Gdzieś tutaj. No może być. Nie ma szaleństwa, ale jest. Dobrze, gdzie jest 202? Na razie nie widzę. Już widzę. Ok, tu znamy wszystkie zwyczaje, to też spoko. No, troszkę masz śliskie opony, ci powiem, kolego. Gdzie sliki? No. No i teraz pytanie. Na żadnej pozycji nie jestem. Wydaje ci się, kolego. O jaką bramę chodzi? O tą? Juk, tu jest masa ludzi, są ochroniarze, tu jest cała ekipa. Co tutaj się wyprawia? Co to za gościu w ogóle jest? Cyk. Cyk. Jeszcze gdzieś?
Tutaj jeszcze jedna jest. Nienerwowo. Noż stanowa. Okej. Odzyskamy kolegę w swoim czasie. Ukradnij plan budowy. Wszystko pięknie, ładnie. Jak się kolega patrzy, nie? W jaką bramę chodzi, jeśli chodzi o te hakowanie? Ja czegoś nie widzę. Nie tak, nie? Tu jest plan budowy. Okej, okay, stanę sobie tutaj i zobaczmy, gdzie jest ten nasze narzędzie, ten laptop. Laptop do hakowania. Ale my go nie używamy tak jak tego, nie? Tak jak, o. Tu jest zwykły wytrych. Oj, tam nie panikujcie, ja cię kręcę, nie? Halo? Też nie może mnie widzieć. Dawno mnie tam już nie ma. Kolego. Panie. Jak to wie, gdzie jestem? Jest to niemożliwe. Na razie schowiemy u naszego kolegi za pazuchą. O. Biegnie? Nie. Nie. A, puste. She's back. Ja nie wiem, z czego ona się cieszy, nie? Nie, ja zaraz on wyjdę. Okej, okay, ale nauczyliśmy się czegoś nowego. Że nie warto się chować za reklamami. Świetnie. Nie będę się dzisiaj za nim bawił, ja po prostu wychodzę. Tak, żeby was nie zanudzać, bo to już widzieliście kilka razy. Widzimy się znowu pod domem 202. A chyba do domu wrócę i poszukam wszystkich informacji o tym budynku. Bo naprawdę jest... Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Zaraz tu wrócę z powrotem, tylko do domu wrócimy. Kupuję wszystko. Nie wiem, czy mnie stać. Najwyżej. Idealnie. Nie, prawie idealnie. No, muszę do banku zajrzeć. Tak, bank. Wypłać, kolego. Może być. O! Byłoby spoko, gdyby się udało, nie? Chociaż to wątpię. Śmigamy z powrotem.
Brama wejściowa ma alarm. No to już wiemy. Dom jest wyposażony w lasery zabezpieczające. Okej, okay. Ochroniarz do garniturze numer 2 jest krótkowidzem. Dobrze wiedzieć. W domu są dwa czujniki gazu. W sefie napięczętuje się złota statuetka. No pięknie, ładnie, ale jak ja mam się dostać do tej bramy? Pięknie, ładnie, że ma czujnik. Cieszę się bardzo z tego powodu, ale... Ja bym go wyłączyć, nie? Jakoś. Tego czujnika nigdzie nie widzę. Brama wyjściowa ma alarm. Dom jest pełen lasery. Ale tu innego wejścia do budynku, kurczę, nie ma. Nie? Potem nie idzie wejść, nie. Czy tu jest gdzieś wejście, po którego ja nie widzę po prostu? Nie, nie ma tu nic, nie? Jak ja mam użyć tego laptopa do hakowania? Jak? Okej, okay, powiem tak. Przebiegam dookoła jeszcze dwa razy i wejście tutaj jest moim zdaniem mocno nieoczywiste. Choć po części w jakiś tam sposób... Łopata to może innym razem. Tutaj, zobaczcie to, nie? To się musi udać. Prawie. Mamy to, nie? I co wy na to powiecie? Nie wskoczę akurat. I co wy na to powiecie, że takie wejście do tego budynku, nie? Dobrze, spróbujmy coś tu zadziałać. Nie wiem, czy nam się uda. Kurczę, chłopie, uważaj, co robisz. Nie mamy czasu na pomyłki. Nie dzisiaj. Tyk. Przygotuj pałę, jakby coś. No właśnie, miej to w ręce. Świetnie. Nintendo, biorę. Pięknie, tego brakuje laserów jeszcze, nie? Okej. Okay. Proszę bardzo, bawcie się. Alarm w oknach, wyłączamy wszystko, co się da. Cyk. To jesteś ty. Zielony jest tylko jeden na szczęście. Rozbrojony, świetnie. Cześć. Tu czujniki dymu. To jesteś ty, to jesteś ty. I to jesteś ty. Świetnie. Co to jest? Telefon. Nie, dziękuję. Masz tu ciekawsze rzeczy do zabrania. Chyba. Czerwony toster. Kamery też wyłączymy od razu. Tyk. 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 Brawo. Mikrofalówka. A bierz, jak już tu jesteś. Dobrze, wbijamy do góry. Tu śpią co niektórzy. Pięknie. Całe szczęście to nie jest wielkie. I tam spać jeszcze. Jak to wyłączyć? Okej. Okej. No i pięknie. Szybko.
Nie, kurczę, zagapiłem się. Szybko. Kogoś słyszę, nie? O. Biorę. Tu są te plany. Okej, okay, bijamy. Zamknij te drzwi, żeby nie było. O. Okej, okay. Ciekawe, gdzie będą biegali, nie? We're doing it, man. The last heist. So much money for us. And obviously, you'll pay back the debt and we're free then. Be very careful though. The place is crawling with guards and workers. Find a good time to get in there. Grab as much gold as you can and escape. Ah, I almost forgot. You need a tranquilizer gun. Some of the guards are right by the entrance to the gold repository. No going past them without sleeping them. Do some jobs, save up the cash and get it. Dobrze, póki co musimy to wytrzymać jakoś. Szkoda, że w tym pokoju akurat nie ma gdzie się schować, nie? Ale póki co biegają Bóg wie gdzie, także może to wytrzymamy. To bieganie. To chyba ono nawet. A swoją drogą chyba mamy to wszystko ogarnięte, nie? Chyba. Dobrze pamiętam, z tamtej strony było wyjście po murku. No idź już, policjancie, bo nie ma czasu na to twoje bieganie tutaj z powrotem. O, dało się go zabrać nawet, spoko. To działało znowu, na ile to po czasu? 10 minut, okej. No idź już, policjancie, bo chcę się powoli stąd wydostać. Tego złoimy pałką albo coś, ewentualnie. Ty śpisz jeszcze, co? Zanim on tam sobie biega, nie? To my sobie to poglądamy jeszcze. Tu nie da się sprawdzić. Okej. Nie wiem, trendy my sobie dowiedziemy, nie? Ale... I co, zabierz mi jeszcze parę rzeczy. Co tu ciekawego macie? Pieniądze. Zabiorę. O, jaki ładny. Dobra, smykamy stąd. Aha.
Tak, wyczytam sobie aha, hej, a my musimy znaleźć drogę ucieczki. No właśnie, dobrze, że my się poszli stamtąd, nie? Tu widzę, przejścia nie ma. Bardzo ładnie. Ale jest miernik, jest mikrofalówka, też spoko. I wzmacnia stereo, świetnie. Okej. Okay. Pięknie, nie? A teraz my smykamy stąd jakkolwiek. Okej. Okay. Okej, okay, na szczęście nikt z pałką nie przyszedł jeszcze. Znaczy z bronią, nie? Smykamy stąd. Damy radę? Jak myślicie? Czy wy widzieliście, że tego laptopa można było do ręki wziąć? To ja się męczyłem, a to można było tym laptopem zdalnie zrobić. Okej, okay, fajnie, że się dowiedziałem na koniec, nie? Okej, okay, ale... Mamy coś do wrzucenia? Czy wszystko na handel? Na handel, nie? Okej, okay, ale faktem mamy ogarnięte, jakby nie patrzeć. Samochodu rzucimy co nieco. Bo za chwilę nam zabraknie miejsca, nie? Jak nam spadnie ten dodatkowy umiejętność. No, 30 wystarczy, nie? Okej, okay. Dobrze. W każdym razie udało się wykraść plany banku centralnego, tak? Do którego pójdziemy, to wygląda w kolejnym odcinku. Także nie udało mi się wykorzystać laptopa, którego zakupiłem na 10 tysięcy z mojej głupoty, nie? Bo mogłem kręcić gałką myszki, aż by się pojawiło, nie? No właśnie. Co więcej, jeszcze pokazuje odległość do panelu, nie? Coś pięknego. Okej, okay, także dziękuję serdecznie za dotrwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystajcie z tej razy za. Zasubskrybuj, zalajkuj, zapisz komentarz, zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hey.